każda pochwiczanka chciałaby stać się kobietą, poczuć się kobietą. Po to chcę współżyć, żeby wreszcie być kobietą, żeby się móc czuć, jak się czuje prawdziwa kobieta. I to jest główny cel, to jest główny sens wyzbycia się pochwicy. To jest naczelna idea u każdej pochwiczanki, żeby poczuć się kobietą. Drogie panie, są dziesiątki sposobów, żeby się poczuć kobietą, ale nie poprzez seks. Poprzez seks to nie jest właściwa droga. Właściwą drogą do seksu, żeby przeżyć cudowny seks, to wpierw poczuć się kobietą. Wpierw poczuć się wyjątkową, poczuć się piękną, poczuć się księżniczką, muzą, boginią. I jak się poczujesz boginią, jak się poczujesz muzą, jak się poczujesz księżniczką, to pochwica wyparuje. Łatwiej, dużo łatwiej jest się poczuć księżniczką, jak przy boku jest książę. Łatwiej poczuć się boginią, jak przy twoim ramieniu stoi Bóg. Łatwiej jest się poczuć muzą, jeżeli ten facet ma natchnienie. I tego wam właśnie życzę.